Moje pierwsze spotkanie z Tomkiem zapadło mi w pamięć niczym strona z książki, którą czyta się wielokrotnie. To było tak, jakbym odnalazła brakujący kawałek układanki mojego życia. Pochodzę z małego miasteczka na zachodnim wybrzeżu Polski. W domu zawsze ceniło się wartości jak miłość, szacunek i troska o rodzinę. Moi rodzice, Maria i Piotr, przekazywali mi te wartości każdego dnia, stając się moimi największymi wzorami do naśladowania. Miałam 22 lata, kiedy po raz pierwszy spotkałam Tomasza. Studiowałam psychologię na uniwersytecie i marzyłam o pracy, w której mogłabym pomagać innym. Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce na imprezie u wspólnych znajomych. Tom był wtedy inżynierem w jednej z lokalnych firm. Był przeciwieństwem mojej energii i ekspresji. Był spokojny, a jego wyraz twarzy zawsze emanował pewnym rodzajem spokoju. Jego zainteresowania, takie jak komiksy i nauka, były fascynujące i niepowtarzalne. Zaczęliśmy rozmawiać na imprezie, siedząc na tarasie pod gwiazdami. Tom opowiadał mi o swoich zainteresowaniach z pasją, a jego opowieści były pełne entuzjazmu. Był zupełnie inny niż ktokolwiek, kogo poznałam wcześniej. Po kilku spotkaniach i rozmowach postanowiliśmy wyjść na randkę. Tom zabierał mnie na romantyczne spacery po parku, gdzie rozmawialiśmy o naszych marzeniach i przyszłości. Czułam, że jesteśmy sobie stworzeni. Kiedy Tom zrobił mi niespodziankę i zaproponował małżeństwo, nie mogłam uwierzyć w to, co się działo. Zakochałam się w nim głęboko i przyjęłam jego propozycję z otwartymi ramionami. Nasz ślub był piękny, a po ceremonii przeprowadziliśmy się do uroczego domku na przedmieściach. To był początek naszego życia razem, pełen obietnic i marzeń. Zanim zamieszkaliśmy razem, postanowiliśmy, że to Tom będzie pracował na pełen etat jako inżynier, a ja zajmę się domem. Ten układ sprawiał mi ogromną radość. Wiedziałam, że mogę poświęcić się trosce o dom, gotowaniu i dbaniu o nasz ogród. Było to dla mnie źródło spełnienia. Na tym etapie naszego małżeństwa wydawało się, że wszystko jest idealne. Byłam szczęśliwa z naszego układu, w którym mogłam spełniać się jako żona i gospodyni domowa, a Tom jako mąż i głowa rodziny. Byliśmy gotowi rozpocząć naszą wspólną przyszłość. Minęło 10 lat od naszego ślubu, a ja zaczęłam zauważać, że coś się zmienia między nami. To było jak zegar, którego wskazówki zaczęły poruszać się coraz wolniej, a ja nie wiedziałam, dlaczego. Zacząłem zauważać, że Tomek staje się coraz bardziej zamknięty w sobie. Nasze rozmowy, które kiedyś były pełne entuzjazmu i skupiały się na naszych marzeniach, teraz wydawały się bardziej rutynowe. Tom zaczął się wycofywać, a ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego. Próbowałam rozmawiać z nim na ten temat. Przychodziłam do niego z pytaniami, czy wszystko w porządku w pracy, czy jest coś, o czym chciałby ze mną porozmawiać. Ale on zawsze mnie zbywał. Wydawało się, że unika moich pytań, udzielając tylko krótkich odpowiedzi. Byłam przekonana, że to musiał być trudny okres w jego pracy. Nie chciałam go naciskać ani się dopytywać, bo wiedziałam, że Tomek jest typem mężczyzny, który potrafi sobie radzić sam. Ufam mu, więc postanowiłam dać mu przestrzeń i czas. Zajmowałam się naszym domem, jak zawsze. Gotowałam ulubione potrawy Toma, dbałam o nasz ogród i starałam się, by nasz dom był przytulny i ciepły. Moje serce wciąż było pełne miłości do niego, ale nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że coś między nami zaczęło gasnąć. Z każdym dniem odległość między nami stawała się większa, a ja czułam się bezradna. Nie wiedziałam, co robić, aby przywrócić naszą bliskość i połączyć nas ponownie. Czy to był tylko trudny okres w pracy, czy może coś więcej stało się między nami? Te pytania krążyły w mojej głowie, ale obawiałam się ich odpowiedzi. Pewnego dnia, kiedy słońce delikatnie skąpało nasz mały kuchenny stół w ciepłym świetle, postanowiłam przygotować obiad dla Toma. Byłam pełna nadziei, że to wspólne posiłki mogą przywrócić naszą utraconą bliskość. Właśnie kończyłam przyrządzać ulubiony obiad Toma, gdy usłyszałam szmer klucza w drzwiach. Serce zabiło mi szybciej, a usta rozciągnęły się w uśmiechu, gdy Tom wszedł do kuchni. Chciałam, żeby to był szczególny wieczór, moment, w którym nasza relacja wróci na właściwe tory. Zajęłam miejsce przy stole i czekałam na Toma. Jednak kiedy zaczęliśmy jeść, zdałam sobie sprawę, że jest coś nie w porządku.
Tom był cichy i nie wydawał się zainteresowany jedzeniem ani mną. Nie odezwał się ani słowem. Obiad minął w milczeniu, a ja czułam, że coś jest bardzo nie tak. Kiedy skończyliśmy jeść, zabrałam talerze i zaczęłam zmywać naczynia. To był mój sposób na uspokojenie nerwów i przemyślenie, co się właśnie stało. Nagle, kiedy stałam przy zlewie, Tom wybuchnął. Powiedział mi, że jestem dla niego pasożytem, że nie podoba mu się, jak wydaje jego ciężko zarobione pieniądze na swoje głupie zakupy i ubrania. Był to jak cios w serce. Zrozumiałam, że cały czas narastał w nim gniew i frustracja, ale nie miałam pojęcia, że doszło to do takiego punktu. Poczułam się załamana i przeprosiłam go w pośpiechu, obiecując, że poprawię się, że przestanę być ciężarem dla niego. Jednak Tom był nieugięty. Powiedział mi, że przez najbliższe dni będzie planować rozwód. To słowo opadło na mnie jak lodowaty deszcz. Nie mogłam uwierzyć, że doszło do tego. Nasza miłość, nasze obietnice z dawnych lat, teraz zamierały na kuchennym blacie, a przyszłość wydawała się niepewna. Przez kolejne dni po tamtym okropnym wieczorze desperacko próbowałam przekonać Tomasza, żeby zmienił zdanie. Wpadałam w panikę, widząc, że nasze małżeństwo jest na skraju rozpadu. Chciałam zrobić wszystko, aby naprawić naszą relację, abyśmy mogli wrócić do tych szczęśliwych dni, które mieliśmy wcześniej. Podchodziłam do niego z płaczem w oczach, prosząc, żebyśmy spróbowali jeszcze raz, że jestem gotowa zrobić wszystko, żebyśmy byli razem. Ale on był nieugięty. Powiedział, że muszę opuścić jego mieszkanie w ciągu tygodnia. To mieszkanie, które kupił za swoje ciężko zarobione pieniądze, było teraz powodem do naszej separacji. Tłumaczył, że nie dołożyłam się nawet złamaną złotówką do tego miejsca. Byłam bezsilna i czułam się jak intruz w własnym życiu. Prosiłam go, błagałam, próbowałam przekonać go, że mogę to naprawić, że mogę być lepszą żoną i że jestem gotowa włożyć całe swoje serce i wysiłek w naszą relację. Ale to nie zmieniło jego zdania. Tom był stanowczy, jego decyzja była nieodwracalna. To był moment, w którym moje marzenia o naszym wspólnym życiu rozpadły się na kawałki. Musiałam się zmierzyć z rzeczywistością, że nasze małżeństwo dobiegało końca. Miałam tylko tydzień, aby opuścić mieszkanie, które przez lata uważałam za nasze. Była to najtrudniejsza decyzja w moim życiu, ale nie miałam innego wyjścia. W ciągu tych kilku dni starałam się zorganizować swoje życie na nowo, musiałam znaleźć nowe miejsce do życia, musiałam się przystosować do myśli, że już nie będziemy razem. To były chwile żalu i smutku, które zapadały mi głęboko w serce. Ale wiedziałam, że muszę iść naprzód, nawet jeśli to oznaczało pozostawienie tych wspólnych marzeń za sobą. Opuścić mieszkanie, które było naszym domem przez lata, było jednym z najtrudniejszych wyzwań, jakie kiedykolwiek musiałam stawić. Znalazłam schronienie u rodziców, którzy przyjęli mnie z otwartymi ramionami. Było mi wstyd, że musiałam wrócić do nich w takich okolicznościach, ale nie miałam innego wyboru. To był czas, kiedy zaczęłam się zastanawiać nad tym, co dalej. Przez wszystkie lata naszego małżeństwa nigdy nie pracowałam, zawsze to Tomasz zapewniał nasze utrzymanie. Teraz, kiedy byłam sama, nie wiedziałam, jak mam dalej zarządzać swoim życiem. Do mnie dochodziły także plotki od znajomych. Słyszałam, że Tomasz bawi się w najlepsze, chodzi do drogich restauracji, ma wynajętą pomoc domową, która sprząta za niego i gotuje, a także, że zabawia się z wieloma kobietami naraz. Te słowa podkopywały jeszcze bardziej moje zaufanie do niego i sprawiały, że czułam się opuszczona i zraniona. Wewnętrzna burza wciąż szalała we mnie. Byłam zagubiona i niepewna co do przyszłości. Nigdy wcześniej nie musiałam myśleć o pracy ani o zarabianiu na siebie. Teraz stałam przed koniecznością znalezienia swojego miejsca w świecie. Przez długie godziny zastanawiałam się nad swoimi marzeniami i umiejętnościami. Musiałam znaleźć swoją pasję i sens życia ponownie. Było to jak odkrywanie samej siebie na nowo. Wiem, że przede mną długa droga, aby odzyskać pewność siebie i niezależność, ale musiałam zacząć od czegoś. Wrócić do swoich korzeni i zrozumieć, kim jestem naprawdę. To był czas, który pozwolił mi zacząć budować swoje życie od nowa, mimo że wciąż tęskniłam za tymi wspólnymi marzeniami, które upadły na kuchennym blacie. Mimo że opuściłam nasze wspólne mieszkanie, serce ciągle do niego wracało.
Tęsknota i miłość do Tomasza sprawiły, że nie mogłam przestać myśleć o tym, co mogłoby być, gdybyśmy znów byli razem. Nie miałam zbyt wiele do stracenia, dlatego postanowiłam podjąć ostatnią próbę odzyskania tego, co straciliśmy. Jednego dnia postanowiłam wrócić do naszego mieszkania, myśląc, że może uda mi się przekonać Tomasza, żebyśmy spróbowali jeszcze raz. Stałam przed jego drzwiami i z wyciągniętą ręką trąciłam dzwonek. Kiedy otworzył drzwi, w jego oczach nie zauważyłam nawet iskierki nadziei. Błagałam go, płakałam, próbując go przekonać, że jestem gotowa na zmiany, na to, aby naprawić nasze małżeństwo. Ale on patrzył na mnie z obojętnością, jakby nie czuł już niczego. W końcu, po wielu próbach, zgodził się, że mogę zostać na noc. Byłam w niebo wzięta, myślałam, że to może znak, że nadal jest szansa na naszą przyszłość. Rano, jak dawniej, przygotowałam mu śniadanie. Ale kiedy mu je podałam, jego słowa były jak ostrze, które wbijało się w moje serce. Powiedział mi, że chciał się ze mną tylko zabawić, że to był dla niego jedynie ostatni raz. Powiedział, że chciał mnie jeszcze raz wykorzystać. W moich oczach pojawiły się łzy, a serce rozdarło się na kawałki. Zrozumiałam, że wszystkie moje próby, błagania i łzy były daremne. To nie była miłość, której pragnęłam. Była to iluzja, która znikła w jednej chwili. Wybiegłam z mieszkania z łzami w oczach i wiedziałam, że to jest definitywny koniec. Nie miałam już powodu, żeby prosić Tomasza o cokolwiek. Nasza miłość skończyła się tamtego dnia i nie miałam zamiaru pozwolić mu zrobić mi krzywdy jeszcze raz. Po tym upokarzającym doświadczeniu w mieszkaniu Tomasza postanowiłam zacząć życie od nowa. Wiedziałam, że muszę znaleźć pracę, która pozwoli mi utrzymać się samodzielnie. Jednak moje umiejętności były ograniczone do sprzątania i gotowania, więc postanowiłam podjąć pierwszy krok i zostać sprzątaczką. Przyjęłam pracę jako sprzątaczka w miejscowym biurze. Zarabiałam niewiele, ale to wystarczało, żeby opłacić skromne mieszkanie. Moje nowe miejsce było małe, ale było moje i to było dla mnie najważniejsze. Byłam teraz niezależna, mogłam decydować o swoim życiu i nie musiałam zależeć od nikogo. Jednak mimo, że podjęłam kroki w kierunku niezależności, wciąż nosiłam w sobie ból po tym, co się wydarzyło między mną a Tomaszem. Wiedziałam, że on bawi się w najlepsze z innymi kobietami, podczas gdy ja próbowałam stawiać na nogi swoje życie. Moje dni były pełne pracy i samotności. Czasem, kiedy wracałam do pustego mieszkania, myśli o naszych wspólnych marzeniach wracały do mnie. Ale postanowiłam nie pozwolić, żeby to ból i żal zdefiniowały moje życie. Musiałam znaleźć swoją godność i pewność siebie na nowo. Pracując jako sprzątaczka, zaczęłam doceniać każdą okazję do nauki i rozwoju. W miarę jak upływał czas, stawiałam czoła wyzwaniom i zdobywałam nowe umiejętności. Było to trudne, ale wiedziałam, że to jedyny sposób, aby zbudować swoje życie od nowa. Ten okres w moim życiu był trudny i bolesny, ale był też czasem odkrywania samej siebie i budowania niezależności. Teraz wiedziałam, że to ja sama kształtuję swoje życie, niezależnie od tego, co stało się w przeszłości. Kiedy myślałam, że życie nie może już być trudniejsze, pojawił się Adam. Poznaliśmy się zupełnie przypadkiem na jednym z lokalnych wydarzeń kulturalnych. Był przystojny, z poczuciem humoru i od pierwszej chwili rozmowy wiedziałam, że to coś więcej niż tylko przypadkowe spotkanie. Nasza relacja rozwijała się powoli i naturalnie. Spędzaliśmy czas na rozmowach, spacerach i zwiedzaniu okolicy. Adam był człowiekiem o wielu zainteresowaniach i pasjach, a jego bogate doświadczenie życiowe sprawiło, że byliśmy dla siebie źródłem inspiracji. Kiedy poznałam Adama, moje życie zaczęło nabierać nowego sensu. On widział we mnie potencjał i wspierał mnie w dążeniu do spełnienia moich marzeń. Marzyłam o tym, żeby przestać pracować jako sprzątaczka i znów zajmować się domem, tak jak kiedyś. Adam miał stabilną sytuację finansową, co pozwalało mi na marzenia o powrocie do roli gospodyni. Mimo że nasza relacja rozwijała się powoli, była pełna zaufania i zrozumienia. On doceniał moją wartość nie tylko jako partnera, ale również jako kobietę. Nasza miłość była budowana na fundamencie szacunku i wspólnych marzeń. Adam zrozumiał, że potrzebuje czasu, żeby odzyskać pewność siebie i niezależność.
Wspierał mnie w moich wysiłkach i niezależnie od mojej pracy jako sprzątaczki, zawsze widział we mnie coś więcej. Mimo że minęło wiele lat od tamtego tragicznego rozstania z Tomaszem, to teraz z Adamem odnajdywałam szczęście i nadzieję na przyszłość. Moje marzenia o życiu jako gospodyni wracały do mnie i wierzyłam, że pewnego dnia będę mogła zwolnić się z pracy sprzątaczki i spełniać się w roli, która zawsze była dla mnie ważna. Nasza historia jest teraz pełna nadziei, miłości i wspólnych marzeń. Z Adamem obok mnie czułam się silna i gotowa na nowe wyzwania. Moja przeszłość mogła być bolesna, ale teraz miałam szansę na nowy początek i spełnienie marzeń, o których zawsze marzyłam.